Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem po długiej przerwie, a więc gościem, który odważył się zapuścić na cyfrową sieć jest kapitan Maciej Lisowski. Witam Cię serdecznie. Witam Cię serdecznie, Radku. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Porozmawiamy o polach pitewnych Ukrainy i, wokół, i o wszystkim tym, co dzieje się wokół nich. Jak oceniasz sytuację na froncie? Bo takie mam wrażenie, że od kilku tygodni sytuacja jest patowa. Mamy wiele deklaracji politycznych, sporo dzieje się wokół tych działań frontowych. Ostatnio chyba nawet w Niemczech mała afera po tym wycieku, który opublikował Bild. No właśnie, jak to wszystko oceniasz? Po pierwsze na spokojnie, po drugie z chwilą, kiedy zakończyła się terytorialnie, jeżeli chodzi o zdobycze terytorialne, niepowodzeniem, a to jest jeden z głównych wyznaczników sukcesu danej operacji wojskowej, więc zakończyło się to niepowodzeniem ta ofensywa ukraińska, co przyznał też sam prezydent Zełenski. Płynnie można powiedzieć po ogłoszeniu tego armia ukraińska przeszła do strategicznie do obrony na wszystkich kierunkach. Jedyny element, gdzie takie działania częściowo ofensywne były do niedawna jeszcze prowadzone, to był ten rejon Przyczółka na Hersońszczyźnie w rejonie Krynek, ale to już też uległo zakończeniu, a sam Przyczółek to jest jedna szósta, jedna piąta tego, co było w momencie jego największego rozwoju. A to Rosja na kilku kierunkach naraz próbowała uzyskać inicjatywę, no bardziej bym powiedział, w jednym miejscu operacyjną, w pozostałych taktyczną. Co do zasady, obecnie mamy do czynienia z wojną pozycyjną, wojną okopową z niewielką ilością praktycznego manewru po obydwu stronach. No ale teraz co do czego i dlaczego? Po pierwsze, Ukraińcy bardzo mocno naruszyli zasoby amunicji oraz środków walki, jakie dostali i wykorzystywali w okresie od czerwca do października w, w swoich działaniach ofensywnych. Naprawdę szło tego bardzo dużo. Po drugie, skoro jest tego mniej, to musieli postawić na zastępniki. Tymi zastępnikami w chwili obecnej są przede wszystkim drony. Tanie, proste drony, które służą zarówno do niszczenia techniki bojowej, czołgów, wozów opancerzonych, bojowych, wozów piechoty, jak i samej piechoty, często wręcz pojedynczych żołnierzy. Stąd jest termin dronowanie rosyjskiej piechoty. I Skoro mają mniej amunicji artyleryjskiej, zwłaszcza tej 155 mm, oraz tych kalibrów postsowieckich, które używają, 122 i 152, bo jest tego ciągle za mało, no to te drony są precyzyjną amunicją, tańszą niż. Yy, co pokazuje praktyka ostatnich tygodni przy zamówieniu przez polską armię w polskim przemyśle. Amunicji artyleryjskiej, której koszt w komplecie wyniósł około 32 tysięcy złotych. No to za tyle pieniędzy można kupić naprawdę bardzo konkretne drony. To, A ile, to wiem, ile no można kupić za 32 tysiące i jakie drony? Powiedzmy, że tak, takich DJI-ów, które będą kosztowały przedział porządny 6 do 8 tysięcy złotych, no to już mamy 3 do 4. Mniej zaawansowane, mnożymy to powiedzmy razy dwa, razy trzy. Więc y, takie inicjatywy jak zbiórki na tak zwaną armię dronów, gdzie, jeśli się nie mylę, już dwukrotnie po pięć tysięcy dronów, tych lepszych, dostarczono armii ukraińskiej, plus bieżąca produkcja ukraińskich firm, która wynosi obecnie już kilkanaście tysięcy dronów miesięcznie. To mniej więcej tyle, co na przykład w tej chwili Francja produkuje 12 tysięcy sztuk, a 12 tysięcy kompletów amunicji 155 mm miesięcznie. Więc to jest porównywalne z produkcją amunicji artyleryjskiej całej Francji. Więc to nie jest mało, i to pozwala Ukraińcom nadrabiać niedomagania w zakresie amunicji artyleryjskiej i rakietowej po ich stronie. Co natomiast ze strony drugiej, bo też nie jest różowo. Ze strony drugiej ewidentnie są jakieś problemy z produkcją rakiet. Tu mówimy przede wszystkim o komponentach elektronicznych. Przy czym niektóre z nich to są takie właśnie odpowiednio stare, które trudno jest znaleźć, bo to są konstrukcje dużo starsze, i teraz trudno jest z tymi częściami do tego, żeby to zdobyć. I ta produkcja no, waha się według jednych sięga około 100-110, może nawet 120 rakiet typu kiżą miesięcznie. To są ci nadmierni optymiści oraz rakiet typu H-59, manewrujących pocisków też w tej okolicy, podczas gdy ja i moje dane sugerują, że to jest o połowę mniej i to w maksymalnym zakresie. Co widać między innymi po tym, że zaczęli używać tych dronów, które produkują u siebie niejako na licencji irańskiej, dronów Shahid, nazywane u nich Gerań, do atakowania już nie zaplecza, ale coraz częściej do atakowania ważnych celów na tym przednim skraju, w liniach obronnych ukraińskich, których do, dzięki a panie temu kapitaj, że... kapitaj, może żeby wyjaśniając, czy to jest czy są dolegliwe ataki, czy łatwo się bronić przed takimi dronami, bo mam wrażenie i teraz cała seria pytań, takich doprecyzujących. Czy to nie jest tak, że mamy do czynienia jednak z jakąś ewolucją pola walki i te drony pojawiły się jako istotny element? Mam takie, takie odnoszę wrażenie na tej wojnie, bo cały czas o tych dronach dyskutujemy i teraz też naszą rozmowę zaczęliśmy od dronów. Czy łatwo się przed nimi bronić i czy one są rzeczywiście dolegliwe? Nie tylko jako narzędzie atakowania gdzieś z zaplecza, o czym tutaj wspomnieliśmy, no ale też uderzania, no jak rozumiem, po prostu w tego oponenta. To tak w kilku słowach dla, dla, dla tych, którzy się mniej znają trochę na wojskowości, tak jak ja. Więc teraz tak, po pierwsze, noc nie jest żadnym ukryciem dla żadnej ze stron, bo jest noktowizja, termowizja, ale też pamiętajmy, obserwacja z poziomu Ziemi to jest jedno, bo da się zasłonić, ukryć w Ziemiance, w czymkolwiek takim w okopie. Tymczasem drony zapewniają w drugim obszarze, w w drugim obszarze danych obserwacje czyli z powietrza. I tu już mamy w tym momencie układ dwóch współrzędnych podających precyzyjnie namiar co się dzieje, gdzie się dzieje, jak się dzieje, umożliwiających w tym momencie atakowanie. Też nie jest tak, że drony wszystkie tylko i wyłącznie same obserwują cel, naprowadzane są na niego i atakują. Nie, jest podział. Te drony są obserwacyjno rozpoznawcze, bo mają lepsze parametry głowic optoelektronicznych. Te z kolei bardziej prymitywne o poziomie e, głowic wystarczający do tego, żeby w odpowiednim przybliżeniu trafić i to czyni swoje szkody, więc jest permanentna obserwacja, coś, czego nigdy nie było. E, dostęp do informacji dla dowódców niskiego szczebla, którego nigdy wcześniej takiego nie było. Zdolność do precyzyjnego atakowania celów różnych, zarówno opancerzonych i pancernych, jak i typowo osobowych celów, to też jest nowinka. No i bądźmy szczerzy, jeżeli coś potrafi wlecieć przez otwór drzwiowy, który jest w jakimś tam ziemnym schronie, czyli robi coś, czego nie potrafiła zrobić amunicja artyleryjska, która mogła trafić przed, obok, za, bezpośrednio w, w to ukrycie, a jeżeli było to solidnie wykonany schron, no to eksplodowała na stropie i nic się poza tym nie działo. To potrafi wlecieć przez wejście, bo takie ma możliwości, i eksplodować w środku, raniąc załogę, która się tam znajduje. Więc. To jest bardzo mocny czynnik ewolucji pola walki. Przede wszystkim w zakresie informacji, w zakresie precyzji i generowanie permanentnego stanu zagrożenia i zmęczenia. Co widać na tych wszystkich filmikach docierających z frontu, gdzie obie strony panicznie, non-stop, muszą się oglądać przez ramię, patrzeć do góry. Trzeba wyznaczać, no, mniej więcej jedna trzecia żołnierzy znajdujących się w linii, zajmuje się jednym. Nasłuchiwaniem, bo jakiś odgłos delikatny może być, i obserwacją cały czas tej górnej półsfery, czy nie leci jakiś dron. I to jest bardzo ważne to jest poważna zmiana, na którą my, w chwili obecnej, zdecydowanie jako polska armia, moim zdaniem, nie jesteśmy przygotowani do niej, ani w zakresie używania powszechnie, w dużej ilości tego typu środków, ani tym bardziej bronienia się przed takimi środkami. Na Ukrainie po raz pierwszy od czasów wojny ojczyźnianej powołano właśnie świeżo bataliony przeciwlotniczych karabinów maszynowych, które to bataliony będą miały czy to zwykłe karabiny sprzężone po kilka sztuk w kalibrze tym podstawowym 7,62 mm, czy też wielkokalibrowe karabiny maszynowe, i one już albo indywidualnie, albo też Sprzężone po kilka, od dwóch do czterech, które mają się zajmować zwalczaniem pocisków manewrujących i dronów. To są rzeczy, które. Kiedyś dawno temu funkcjonowały jako ten najniższy szczebel obrony przeciwlotniczej, a potem były wyeliminowane na korzyść artylerii pełnozakresowej o różnych kalibrach, w zależności jaka armia 20, 37, 40, 57, 75, 85 mm. Tu się okazuje, że ze względu na to, że te drony po pierwsze latają nisko, po drugie jest ich bardzo dużo, to o wiele tańszym rozwiązaniem jest. Zwalczanie ich bronią o mniejszych kalibrach, które są w stanie wystrzelić o wiele więcej pocisków w danej jednostce czasu, zwiększając prawdopodobieństwo trafienia. I to nie musi być broń wyszukana, ale ma być skuteczna i ma być jej dużo. Więc tu w tą stronę zdecydowanie poszli Ukraińcy i ściągają z różnych miejsc, gdzie tylko można. Wielkokalibrowe karabiny maszynowe, takie działka jak produkowane w Polsce, 23mm 2A23, ZU23-2. Tudzież, no, powiedzmy, że technikal stary, który miał już wychodzić z uzbrojenia nawet armii rosyjskiej, czyli 14,5mm WKM KPWT. I to wszystko okazuje się, ma swój renesans. Jeśli jest dobrze użyte, bo nawet stara broń dobrze użyta robi swoją robotę. I my w naszej armii, tu trzeba powiedzieć, musimy bardzo szybko przemyślać te kwestie i zacząć powszechnie wprowadzać tego typu zdolność do obrony przed takimi środkami, jakimi są te drony, tudzież pociski manewrujące. Oraz druga rzecz. Bardzo mocno zaczęła działać, i to na najniższym poziomie, tak zwana walka radioelektroniczna. Czyli zarówno zagłuszanie pewnego spektrum częstotliwości, aby utrudnić życie przeciwnikowi, jak i odpowiednie ukrywanie swojej łączności, żeby nam, naszej, przeciwnik nie, za, nie zakłócał, nie utrudniał. I oprócz tego wyrobiła się w tym wszystkim jeszcze jedna rzecz, czyli zabezpieczanie przed dronami, które posiadają system samonaprowadzający się albo, tak działać, aby przerwać komunikację tego drona z jego operatorem, bo wtedy jest szansa, że albo nie doleci skutecznie, albo nie trafi w cel. Często widzimy, jak są filmiki pokazujące, że zbliżając się nagle już rozmywa się obraz. I nie, I nie wiemy, czy został dany cel trafiony, czy też nie. I to są tak zwane zagłuszarki, które zaczęli Rosjanie, na przykład, już produkować na skalę masową i montować na różnych sprzętach, w zależności od hierarchii ważności tego sprzętu, na razie patrząc, ale to samo zaczęli też robić Ukraińcy. U nas w tej chwili, ja o takich systemach, aby były wprowadzone, nic nie słyszałem. A to jest Nowe spektrum, które musi zejść, jeżeli chodzi o środki walki i środki obrony, na niski szczebel, zarówno w piechocie jako takiej, jak i we wszystkich szczeblach rodzajów wojsk. No dobrze, to jest to, co kapitan Lisowski zaobserwował przez ostatnie już prawie dwa lata na polach bitewnych Ukrainy, czyli ewolucja pola. Walki właśnie, no, czy ewolucja, czy być może nawet rewolucja, bo, bo mamy zmianę, jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji, jeżeli chodzi o precyzję, jeżeli chodzi o ciągłe zagrożenie, i też, no jak rozumiem, zamęczanie tych oddziałów, którzy ciągle to zagrożenie biorą pod uwagę. Nawet także paradoksalnie renesans pewnej broni, która wydawało się, że wychodzi z użytku, a teraz staje się bardzo przydatna, no i. Co, czy wyciągamy z tego jakieś wnioski, czy w tych transportach z Korei, nie wiem, czy one ostatecznie przypłyną w końcu, czy nie przypłyną, czy tam są drony, no bo rozumiem, że od Iranu tych <ślonów> dronów nie będziemy kupować, tak jak Rosjanie, ale co w takim razie należałoby zrobić i w, no, mówimy o tym, że, że trzeba to wprowadzać, ale co, rozpocząć produkcję, czy to są złożone, Złożone elementy są do tego potrzebne? Czy łatwo takie rzeczy wygenerować, wyprodukować, i, i jakie tutaj ruchy mogłyby być wykonane, Twoim zdaniem? W przypadku naszej armii, my potrzebujemy zarówno mocno specjalizowanych dronów, które zapewnią nam zdolności obserwacji z wysokiego pułapu przez odpowiednio długi czas, odpowiednio. Silnymi środkami rozpoznawczymi, czyli te głowice optoelektroniczne z jednej strony, z drugiej strony również stacje radiolokacyjne, na przykład SAR, czyli Synthetic Aperture Radars, które pozwolą uszczelnić naszą przestrzeń powietrzną, i radiolokacyjnie to możemy osiągnąć. Do tego jeszcze mamy wprowadzać ogłoszony zakup aerostatów, czyli aparatów latających. Które się będą odpowiednio długo unosić, czy to sterowane, czy też na uwięzi, to może być, i będą mieć podwieszone stacje radiolokacyjne, które będą obrazowały cały ruch w powietrzu na tle Ziemi. Ok. Natomiast do tego dochodzi to, że trzeba mieć dużo z kolei tanich, a skutecznych. I tu mamy z tym na razie duże problemy. Owszem, są już programy, które weszły do fazy realizacji, takie jak programy Gladius. Gdzie za ponad 2 miliardy złotych kupujemy dużo zestawów, które mają służyć i do obserwacji, rozpoznania oraz do naprowadzania będących w zestawach również tych bojowych bezpilotowców, bojowych dronów, które mają niszczyć rozpoznane cele przeciwnika, więc idzie w dobrą stronę, ale to są na razie rzeczy duże drogie. A brakuje nam tego niższego szczebla. Ja odsyłam tutaj do dwóch filmów, które nagrałem u siebie na kanale z prezesami polskich firm, które projektują i produkują drony. Polskich firm prywatnych, które oczywiście, jak to u nas bywa, nie mogą się przebić ze swoją ofertą do naszej. A komu armii. sprzedają? Bo rozumiem, że rozumiem, że chyba nie, nie cywilnie. A Ukrainę nie... już trafi. Nie, sprzedają cywilnie, tak jak najbardziej, a ich sprzęty, przynajmniej jednej z tych firm. E, Gdzieś trochę trafiały do naszej armii, ale w innym charakterze, na przykład imitatorów celów powietrznych, część trafia na Ukrainę, część tych dronów, i to one dla nich kwestia 600 kilometrów zasięgu, 800 tysiąc, no problemo. Ładunek. Znaczy nie, ja rozumiem, że to są drony obserwacyjne, te, które dostarczają tych informacji. Nie, nie tylko, nie tylko. One zarówno są te, które są tak zwaną amunicją krążącą, hmm. czyli strzelisz lata. Rozpoznaje, dostaje sygnał, kieruje się na wyznaczony cel i robi swoją robotę. Jak również są A to takie, nie jest mogą... regulowane, żeby tutaj kupować takie drony, rozumiem? Jako... Nie, to oczywiście jest koncesjonowane, to nie ma lekko. Te, które są o zastosowaniach czysto militarnych, ale te, które są o za, za, za zastosowaniach mniejsze, zwłaszcza rozpoznawczych, to nie ma z tym problemu. Co więcej, jesteśmy awangardą w pewnych rozwiązaniach, bo jedna z firm produkuje drony, które potrafią ten jeden sam dron. Pływać, jeździć i latać. Jak ma coś rozpoznać, na przykład podleci, skoro tam jest intensywna obserwacja, patrzą cały czas w niebo, będzie ciężko, żeby coś zrobił. No ale może wylądować i poruszać się w wysokiej trawie odpowiednio w skryty sposób, podjechać i jego głowica zaobserwuje, co ma zaobserwować. Potem się wycofa i z bezpiecznej odległości odleci i będzie dalej realizował swoje zadania. Może... Może takie coś podlecieć, nawet usiąść na jakimś słupie drzewie, bo też mają takie drony z takimi możliwościami, które mogłyby tak zadziałać. Na Napływanie samo, że wypłynie z wody. Jeżeli nurt, załóżmy, rzeki, nie jest zbyt rwący, wypłynie, rozpozna, sprawdzi, może od razu naprowadzić na jakby wskaźniki na mapie, przekazując od razu online, bo jak to się mówi, Kodowanie sygnałów od razu w nich jest zaprogramowane w ten sposób, żeby były bezpieczne, bo te, te drony, które nie mają kodowanego sygnału bezpiecznego, są łatwiejsze w zakłócaniu i przekazuje to do naszych możliwych środków decyzyjnych, co zrobić, gdzie wysłać ogień artylerii, skierować i tak dalej. Do tego są też drony o dużych pojemnościach cargo, po kilkadziesiąt kilogramów są w stanie przynosić głowic, i one mogą robić docelowo nawet za pociski manewrujące, i kwestia prędkości bo są też takie, które robimy, z, robią te polskie firmy z napędem odrzutowym. I nie ma z tym problemu. Zasięg 800 tys. kilometrów? Na kiedy? O, dobrze, a czy są, a teraz może wejdę w słowo, ale ciekawi mnie to pytanie, a może już nie będzie lepszej okazji, żeby je zadać, czy są podejmowane próby maskowania tych dronów, żeby one na przykład przypominały ptaki, albo żeby nie wyglądały jak drony, no bo ja jak, jako laik sobie wyobrażam drona, no to takiego, który jest tam złożony z kilku jakichś metalowych elementów, no ale on wygląda jak dron, chyba łatwo go rozpoznać, to wydaje taki charakterystyczny dźwięk, no ale skoro on odkrywa taką istotną rolę i skoro tyle kosztuje, to może dobrze byłoby go jakoś zamaskować, żeby ktoś może myślał, że to jakiś jest po prostu, nie wiem, może sokuł albo orzeł, czy były takie próby podejmowane, czy to już gdzieś znaczy za tak. daleko, tutaj popuszczam wodze fantazji. Powiem tak, o polskich tego typu próbach nie słyszałem, ani też takowych nie widziałem, ale w świecie jak najbardziej takie są podejmowane wyzwania. Mm -hmm. No dobrze, to ciekawe. Jedna z rzeczy. Jest taka, że norweska firma opracowała bardzo znany produkt pod nazwą Hornet. To jest taki jakby mini śmigłowiec. Tak to mniej więcej wygląda. I używają go jednostki specjalne na całym świecie do rozpoznawania na przykład budynków, w których są tak zwane, jak to się mówi, sytuacje zakładnicze. To wlatuje, sprawdza, mapuje wszystko, podaje dane. Ciche ma być i tak dalej. To wyobraźmy sobie, że jednak konstrukcja tego jest taka, że jest tak zwana wrażliwość na boczny wiatr. Tymczasem polska firma opracowała coś, co jest x-krotnie bardziej odporne na te warunki pogodowe. Potrafi więcej, a jest tańsze. No ale marketing, jeżeli się tego nie uda sprzedać do własnej armii, nie przeskoczy. To jest tak jak z każdą bronią. Każdy potencjalny klient patrzy na to, czy producent z danego kraju był w stanie zainteresować swoim produktem własną armię. I jest taki kazus znany broni bardzo popularnej w Stanach, produkowanej w Chorwacji, czyli HSW. Chorwacja w liczbie 20 sztuk przyjęła te karabinki i pistolety produkowane przez tą firmę. Po to tylko, żeby można było wystawić papier, że jest na wyposażeniu armii chorwackiej. I to otworzyło drzwi do eksportu. Nawiązała chorwacka firma współpracę z znanym brandem amerykańskim, czyli z marką Springfield. I ta broń pod marką Springfield jest drugim po austriackim Glocku najbardziej popularnym pistoletem w Stanach Zjednoczonych. No, no, gdybyś taką przeszkodą, żeby w Polsce sprzedać 20 dronów albo nawet 10. Nie powinno być z tym żadnego problemu, ale też dużo mówiliśmy w tych filmach o tym, że... Cały system wspierania wynalazczości, tak bym to nawet nazwał, opracowywania, projektowania, system konkursowy, gdyby zaistniał w odpowiedni sposób, to jest potężny motor postępu. Tam nawet podawaliśmy, podawali koledzy przykłady tego, jak i z czego się rozwinęły różne projekty i co sobą obecnie prezentują. Nawet ten producent tego norweskiego Horneta, gdzie był to efekt prostych konkursów, ale rozdawanych szeroko. Nawet nie musiały te granty być duże, ale to, była jedna, to był jeden wielki inkubator pomysłowości, co można zrobić. I gdybyśmy szerzej się otworzyli, jako nasza armia, szerzej się otworzyła na mniejsze, bardziej elastyczne, prywatne firmy w tym zakresie, moglibyśmy bardzo szybko mm, osiągnąć zadowalający co do wymagań bezpieczeństwa poziom nasycenia tego typu środkami oraz środkami do zwalczania i zabezpieczania się przed tego typu środkami. No dobrze, kapitanie Maciej, to może już zostawmy to pole walki i te zakupy, bo teraz za nie będzie odpowiadał być może oglądający ten kanał Władysław Kosiniak-Kamysz, pan wicepremier i przedstawiciele polskiego ruchu ludowego, którzy, tobie ostatnio, i tobie życzę. którzy ostatnio świętowali Norczycę związaną z Wincentem Witosem. Witosem. Ważne, tak, ważne wydarzenie dla ruchu ludowego, no, który teraz w Polsce. No, będzie miał wpływ na, na zakupy w polskiej, w polskiej armii. To leży w ich gestii, w ramach, rozumiem, umowy koalicyjnej, no ale to są już nasze sprawy krajowe. A wróćmy do tych pól bitewnych Ukrainy, no i tego, jak oceniasz tą sytuację na tym ewoluującym polu, polu walki, bo tutaj pojawiają się różne scenariusze, nawet gdzieś tam wyciekają do mediów w świecie zachodu. No właśnie, wspomniałeś o tym, że ta kontrofensywa ukraińska jednak się nie udała. No Realnie dlatego... nie. Jeśli ja. pozwolisz, to bym to trochę ta. rozwinął. Tak, właśnie. I... To jakbyśmy wrócili do tego wątku i, i odnieśli. Się I dokończył do dokończył to, co zacząłem mówić, dlaczego widać kwestie problemów w produkcji rosyjskich rakiet. Bo zaczynają wyciągać stare uzbrojenie, czyli proste, siermiężnie proste, ale. Potężne co do siły i ilości materiału wybuchowego, bomby typu szeregu Fab, i doposażają je w zestawy. Kierowania, czyniące z nich bomby szybujące o znaczącym poziomie precyzji, dzięki czemu są w stanie zastąpić tym tańszym środkiem drogie rakiety, z których produkcją mają ewidentnie w chwili obecnej problem, bo to też widać po tym, ile używają tych środków ambitnych, rakietowych i rakiet, czy to balistycznych, czy rakiet manewrujących do atakowania obecnie infrastruktury ukraińskiej. Więcej robią szachidy od Iranu pozyskanie lub geranie niż te. Plus to, że używają tych gerani do atakowania tego, co przedtem było zbyt mało ważne, czyli atakowania bezpośrednio obiektów na pierwszej linii frontu. I to jest to. Dalej. Rosjanie próbowali płynnie przejść do swojej aktywnej fazy i to było widać. Ten, można powiedzieć taka wyraźna cezura, kiedy ukraińcy wyhamowali już swoje próby nacisku na Zaporożu, a równocześnie Rosjanie zaczęli bardzo ostre, bardzo mocne ataki w rejonie Avdiivki. Avdiivka, przypomnijmy, to jest taki mocno wbijający się klin w ugrupowanie rosyjskie, który istnieje od 2014 roku który pozwala na to, aby cały czas Ukraińcy byli zdolni do artyleryjskiego ostrzału Doniecka, co bardzo frustrująco wpływa na samo miasto, ale przede wszystkim na decydentów rosyjskich. I postanowili zaatakować z maksymalną możliwą w tym czasie dla sił rosyjskich siłą na obydwu krańcach, czyli można powiedzieć północnym i południowym krańcu. Obrony tego, tego rejonu, jakim jest Awdijwka. I po części wyglądało to tak, że zostało to chyba sprowokowane w dobry, umiejętny sposób grą rozpoznawczą przez generała załóżnego. Na tych kierunkach dwóch, które tak naprawdę tworzą obraz kleszczy dookoła Awdijwki, były tylko i wyłącznie jednostki obrony terytorialnej, czyli. Nie tak ciężko wyposażone, teoretycznie mniej zmotywowane, z lżejszym uzbrojeniem. I kiedy Rosjanie tam zaatakowali i to bardzo gwałtownie, licząc siłami średnio 3-4 brygady rosyjskie atakowały na odcinku zajmowanym przez dwa bataliony tejże brygady, jednej czy drugiej broni terytorialnej, to się okazało, że w bardzo krótkim czasie pojawiły się tam brygady zmechanizowane, z ciężkim sprzętem i zaczęły posiadanymi środkami różnymi czy to artylerią, dronami, czy bezpośrednio te wozy, rozstrzeliwać kolumny nacierających Rosjan. Na tych dwóch kierunkach Rosjanie stracili około 600 jednostek sprzętu ciężkiego czyli wozów bojowych, transporterów opancerzonych, czołgów, dodatkowo jeszcze artyleria. Więc, jak gdyby Przewidując, co Rosjanie mogą chcieć, a potrzebują pewnego sukcesu w skali yy, no więcej niż taktycznej, a w takim miejscem, symbolem jest, broniąc się od 2014 roku i chyba tutaj sztab ukraiński właściwie przewidział i przygotowany był na odpowiednie działania i bardzo krwawo te natarcia rosyjskie zostały powstrzymane. Kiedy tu się Rosjanom nie udało, Zaczęli próbować ponownie w rejonie Bachmutu, czyli symbolu, który udało im się parę miesięcy temu zdobyć, opanować, a który Ukraińcy próbowali, to trzeba powiedzieć, próbowali odbijać. Kiedy jednak nie uzyskali powodzenia w tym zakresie, a ilość wojsk rosyjskich pchana w rejon tego Bachmutu, spowodowała, że utraciło to dalszy sens, wstrzymali te działania, ale jednocześnie. Trzeba przypomnieć jedną rzecz. Bachmut z znaczenia prawdziwego operacyjnego nigdy nie miał, co mówiłem i ja, i wielu kolegów od dawna. To był bardziej symbol, ale pozwolił ten symbol, kiedy tam prowadzono tą uporczywą, dla wielu niezrozumiale uporczywą obronę przez Ukraińców wytracić mnóstwo rosyjskich wojsk i skupić ich uwagę wtedy, kiedy było to potrzebne, aby się przygotowywali do. Ofensywy na Zaporożu. Ofensywa jako taka się nie udała, ale bardzo mocno wyczerpali ofensywne zasoby wojsk rosyjskich tą bitwą o Bachmut. A teraz, kiedy nie są w Bachmucie Ukraińcy, to paradoksalnie zajmują znacząco lepsze pozycje obronne na wzniesieniach, które są na zachód i północny zachód od Bachmutu, niż było kiedy byli w kotlince, jaką de facto jest to miasto. I z tych lepszych pozycji znacząco lepiej sobie radzą w obronie. Zresztą, generalnie trzeba powiedzieć, Ukraińcom obrona wychodzi znacznie lepiej. W mojej opinii, którą często powtarzałem wcześniej, armie zorganizowane w systemie brygadowym znacząco lepiej radzą sobie, jest to jakby preferowany układ do obrony. Natomiast, jeżeli chce się prowadzić działania ofensywne, to potrzebny jest wyższy szczebel dowodzenia. Koordynujący i kierujący walką grupy brygad, aby uzyskać o wiele lepsze efekty synergii między nimi. To jest to, czego cały czas w systemie dowodzenia ukraińskiego brakuje, czyli szczebel dywizji. Nie udało im się tego szczebla wypracować, a te dowództwa regionalne, jak się okazuje, no nie są w odpowiednim stopniu jednak jeszcze wyszkolone, aby tą rolę dobrze mogły pełnić. Powołane dwa nowe korpusy, tam 9 i 10. Są w głównej mierze tworem administracyjnym, grupującym nowo powołane jednostki, które miały brać udział w ofensywie, ale ostatecznie ich rola była znacząco mniejsza niż planowano, niż gdyby to było w przypadku nawet naszej armii, gdzie ten szczebel powyżej dywizji od dłuższego czasu już sobie rozbudowujemy. Teraz były kolejne ruchy w tym zakresie i e, ćwiczymy to, w, jak to się mówi, na potrzeby. Większych operacji niż tylko szczebla taktycznego, już do szczebla operacyjnego, być może docelowo również strategicznego. A Ukraińcom mają ciągle niedomagania, niedociągnięcia w zakresie systemu dowodzenia powyżej brygady. Oni walczą najczęściej batalionami i tutaj sobie z tym radzą bardzo dobrze, natomiast całością sił rzadko. A ostatnie rosyjskie sukcesy były właśnie tam, gdzie całe pułki lub całe brygady wchodziły do walki jako Zintegrowany pododdział wojsk albo związek taktyczny, korzystający ze wszystkich możliwości, jakie posiada organicznej artylerii, organicznych saperów, organicznej obrony przeciwlotniczej, i to przynosiło efekty większe niż ta walka, ofensywna walka Ukraińców w przypadku, jak oni realizowali swoją, swój wariant ofensywy. Więc tu no. się okazało, że wyższość bardziej siermiężnej, ale y, znanej rosyjskim dowódcom taktyki, się sprawdziła. Natomiast na szczęście dla Ukraińców mieli odpowiednią ilość środków i determinacji wśród żołnierzy, aby te bardzo dobrze nawet przygotowane, ale źle prowadzone ataki natarcia y, zahamować i to bardzo krwawo na niekorzyść rosyjską. Więc Rosjanie postanowili szukać szczęścia w większej ilości miejsc. Jednocześnie próbowali teraz tak: odzyskać częściowo utracone terytoria na Zaporożu, tam w rejonie właśnie czy to Wielkiej Nowosiłki, czy Robotynego, ale to mniej więcej się nie udaje. Ukraińcom udało się zabezpieczyć te miejsca, i ten wyrównany nieco co do przebiegu front nadal jest utrzymany pod Wuchłedarem. Gdzie były też epickie walki, gdzie rosyjska piechota morska była eliminowana bardzo mocno całymi brygadami, też nie podjęli yy, żadnych większych działań. Jest niewielki sukces w postaci przejęcia gruzowiska po, miejscu, po wiosce Marinka, którą zdobywali od 2014 roku, ale co niewiele im dało również. No i była już omówiony Awdijówka, był omówiony Bachmut i tam wyżej z kolei próbowano znowu działań w rejonie czy to bezpośrednio Kupiańska, czy też bliżej Siewierska w rejonie Tern. I te działania w rejonie Tern nie przyniosły żadnych konkretnych efektów Rosjanom, traktujemy, że jest to dalej status quo, i walki w lesie serie które tam trwają. Natomiast w rejonie Kupiańska siły ukraińskie, łącznie z tym, że wykorzystują do walki zakupione w Polsce Moździerze samobieżne Rak, które sobie tam, jak się okazuje, bardzo dobrze radzą. Polecam artykuł Sławka Zagorskiego w tym zakresie e, powstrzymują niezwykle wręcz skutecznie rosyjskie próby atakowania tam, właśnie z tego kierunku północnego. I można przyjąć, że status linii frontu jest mniej więcej konstans. Przyczółek na hersońszczyźnie w rejonie Krynek powoli jest spychany do, do Dniepru, więc należy się liczyć z tym, że może być podjęta decyzja o ewakuacji tego przyczółka, ale póki co niezwykle skutecznie yy, ukraińska piechota morska niszczy tam Duże siły, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt, duże siły rosyjskie na tym kierunku. Do tego wszystkiego. Pozostaje kwestia trwającej ofensywy powietrznej, jaką Rosjanie realizują względem zarówno miast, i nie patrząc tutaj na rodzaj celów, jak i na y, infrastrukturę energetyczną, zwłaszcza Ukrainy. I te ataki są wykonywane przez pociski manewrujące odpalane z samolotów, pociski balistyczne odpalane z lądu i skandery. Pociski odpalane z okrętów ostatnio w mniejszej liczbie, tak jakby trochę im tych kalibrów zaczęło brakować. Do tego jeszcze te drony Szachit. I trzeba jedno powiedzieć. Coś, jak gdyby spadła. Obserwując wyniki podawane przez Ukraińców, spadła skuteczność tej obrony przeciw, przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Z jednej strony spadła, to jest zauważalne, więcej się tych pocisków przedarło. Z drugiej strony okazało się, że na Hersońszczyźnie, tudzież nawet w rejonie Mariupola, zaczynają spadać bezpiecznie dotychczas harcujące tam rosyjskie samoloty. I nagle skończyła się duża liczba ataków z wykorzystaniem właśnie tych bomb szybujących, precyzyjnych. Jeszcze teraz wiadomo już od wczoraj, że na pewno stracili Rosjanie jeden samolot typu AWACS A-50 i mocno pokiereszowany samolot dowodzenia i koordynacji I-22. Więc najwidoczniej jakieś skuteczne, skuteczne sprzęty przeciwlotnicze i tu podejrzenie pada między nimi na patrioty, przemieściły się aby bardziej aktywnie zwalczać rosyjskie lotnictwo na zasadzie zasadzek przeciwlotniczych w różnym innym terenie, oddalonym od dwóch głównych ośrodków, które są tym, jak gdyby, twierdzami przeciwlotniczymi, czyli Kijowem i Odessa. I to przynosi efekty, jak widać, bo taki samolot typu A50 w wersji niezmodernizowanej szacowany jest jego wartość na jakieś 330-350 milionów dolarów. a w trochę, więcej, trochę więcej niż te drony. Tak. To jest jakieś. 400 do 450 milionów dolarów, więc to nie są tanie rzeczy. Rosjanie częściowo potwierdzili fakt utraty tego samolotu, mówiąc: ale właśnie wprowadziliśmy nowy, zmodernizowany do naszego użycia, więc ten jeden nam nie robi różnicy. A na początku było że nie, nikt nic, tak? Do końca nie wiadomo jak zostały te yy, samoloty, jeden zniszczony, drugi uszkodzony. Tutaj Ukraińcy trzymają karty przy orderach. Prawdopodobieństwa zaistnienia sytuacji różnych są wysokie. Łącznie z tym, że to mógł być, co też niektóre rosyjskie źródła podają, friendly fire, ponieważ tak skutecznie, tu jest zwalanie już na NATO, tak skutecznie NATO zakłóca łączność i prowadzi walkę radioelektroniczną nad Morzem Czarnym, że doszło do pomyłki i nasza własna artyleria przyrodnicza zestrzeliła ten samolot. No, nie, chcę, nie chcę żartować, ale chyba przygodzin tym samolotem nie leciał. On już leciał chyba. Nie tym jakimś... razem. Tak. Nie tym razem, ale za czasów Prigorzyna i jego buntu taki właśnie samolot dowodzenia, których mieli tylko pięć, nie, sześć wtedy, też spadł i U-22 się skończył. Tego być może, ale niekoniecznie wyremontują, ale to też na pewno parę miesięcy potrwa. A jeżeli zginął na pokładzie samolotu A-50 dowódca lotnictwa dalekiego zasięgu, czy tam zastępca dowódcy lotnictwa dalekiego zasięgu, to jest to też istotna strata w systemie dowodzenia, że tak ważny człowiek. No, dobra, mimo wszystko już nie chcę może żartować tak. na ten temat. Przecież zastanawiało mnie, dlaczego tak wielu generałów na początku, zwłaszcza e, tego konfliktu, kiedy nie udało się to oblężenie Kijowa Armii Federacji Rosyjskiej, no po prostu padali jak muchy tam na tym froncie e, ukraińskim, no, ale, ale to, to jest kwestia. Wewnętrznej korporacyjnej kultury rosyjskiej armii. Musisz dać osobisty przykład, zwłaszcza jeśli ci nie idzie, bo gdybyś się trzymał z tyłu, to oberwiesz, ale jak jesteś na pierwszej linii, to przynajmniej jak zginiesz, to ci nikt nie zarzuci, że byłeś tchórzem. Aha, no dobrze. To jest mentalność, ta. Ale to co rozemczci Generałowie po prostu szli do przodu i wystawiali się na ryzyko, no i często się to kończyło. Ale to jest też jedna rzecz. Czupłość sztabów. Zwłaszcza niskiego szczebla w armii rosyjskiej powoduje, że nie ma dokładnie ludzi do tego, żeby dobrze organizować i koordynować. To wymaga często, żeby ten dowódca bezpośrednio zszedł Tam, na dół i dowodził niż, na niższym szczeblu, ale wykonawczo osobiście. Okay, no tak. I to no też i... jest taka pułapka mentalna. Czyli ta pułapka mentalna stwarzała to ryzyko, no a Ukraińcy to wykorzystywali, trochę chyba zaskoczyli wtedy tą armię rosyjską, no i tych generałów. No pamiętam, że chyba było kilku, którzy w tej pierwszej fazie tego już prawie dwuletniego konfliktu no, pożegnało się wtedy z tym światem rzeczywiście. No ale dobrze, kapitanie, więc mamy prawie dwa lata tego konfliktu, tej, no też nie bójmy się powiedzieć wojny, chociaż Rosjanie cały czas chyba nazywają to specjalną operacją, którą prowadzą i wygląda to, że ona trochę wycieńcza Ukraińców. Mówi się, że Ukraińcy nie mają zasobów, przeszli na brygady. Jak tutaj wspomnieliśmy, to sprzyja lepszej obronie, jakby ten system brygadowy ale jak długo będą w stanie Ukraińcy się bronić? No, i czy no, podzielasz tę opinię, że te zasoby są ograniczone? Co tutaj musieliby zrobić, żeby tę obronę wzmocnić, która nie idzie im źle, no ale, no ale chyba nie będą się też bronić w nieskończoność? I co też mogą zrobić Rosjanie, bo może mają jeszcze jakieś zasoby, jakieś odwody, które mogą zmobilizować? No, ile to jeszcze może e, potrwać? Mówię o tej obronie Ukraińców, i co muszą zrobić, żeby. Żeby, żeby trwać na tym posterunku, no to... czy to w AFDI czy w innych punktach. To są dwa aspekty, dwie płaszczyzny, które trzeba będzie omówić. Jedna to jest czysto militarna, a druga czysto ekonomiczna. Zacznijmy od tej militarnej. To, co w tej chwili mamy, to jest cisza przed wymuszoną czynnikami politycznymi burzą. Burzą będą wybory prezydenckie w Rosji, w marcu. marcu i jakiś sukces jest niezbędnie dla wizerunku Cara potrzebny. I teraz jednym z nich jak najbardziej może być ta Awdiwka, może być też nim Kupiańsk. Gdzieś jakieś miejsce na tyle znane, na tyle, które się wryło w pamięć rosyjskich obywateli, albo które da się do tego czasu wprowadzić przez immunizację do świadomości społeczeństwa, które zdobyte, zajęte będzie świadczyło o sile cara. Więc tu jest determinanta polityczna jedna. Ale to nie będzie powszechna ofensywa zimowa w wydaniu rosyjskim, bo nie mają w tej chwili sił, aby na szerokim froncie takie coś zrobić. Druga rzecz. Cały czas niewygaszona mobilizacja. Częściowa trwa. Około 20 tysięcy ludzi w skali miesiąca mniej więcej pozyskują. Mówią, że głównie w formie ochotniczej, ale prawda jest daleka od tego, z tego, tego zjawiska. Więc po prostu z poboru, naboru i z przymusu. I to trafia do y, ośrodków szkoleniowych, z czego około 25% jest wysyłane na długoterminowe szkolenie. I tu z Maćkiem Korowajem, żeśmy rozmawiali, spodziewamy się, że w okolicach połowy roku będą mieli nawet 45 tysięcy do 50 tysięcy żołnierzy po o wiele dłuższym szkoleniu, zgrywającym również, co daje ekwiwalent nowej armii, która może być barmią, czy to... Klasyczną, ogólnowojskową, czy też nawet pancerną, i która wtedy połączona z odbudowaną po trzykrotnym łomocie, jaki odebrała pierwsza armia pancerna gwardii w składzie trzech dywizji z dodatkami, będą mieli wtedy taką ofensywną pięść w liczbie tutaj 45, tutaj około 30-35, więc nawet 80 tysięcy żołnierzy, których będą mogli skierować na wybrany przez siebie kierunek operacyjny. Mniej więcej w czerwcu to może być. Więc nie spodziewamy się jakiejś wielkiej akcji zaczepnej ze strony rosyjskiej zimą ograniczonej tak na potrzeby tego, żeby uzyskać efekt przed wyborami. Natomiast więcej spodziewamy się właśnie albo od początku wakacji, albo od końca wakacji ze względu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych czyli znowu czynnik polityczny jest determinantą zachowania, bo tu Pokazanie, że pomimo amerykańskiego wsparcia on, Rosjanie byliby w stanie przełamać ukraińską obronę, będzie czynnikiem najważniejszym, aby wpłynąć w ten sposób na los wyborów, ponieważ na chwilę obecną to Joe Biden jest poczytywany jako ten, który jest zdecydowanie niewygodny dla rosyjskiego punktu widzenia, jeżeli chodzi o yy, rezydenta owalnego gabinetu. I Spodziewamy się, że wtedy Rosjanie w drugiej połowie roku mogą rzucić wszystko, co będą mieli, do tego, aby zmienić obraz tej wojny. Na wtedy. Pamiętajmy też, że w międzyczasie, po raz pierwszy od czasu, kiedy ta wojna się rozpoczęła, to Ukraińcy mają i często produkcji własnej, środki, którymi oni oddziaływują na głębokie zaplecze rosyjskie, niszcząc w tej chwili infrastrukturę energetyczną, infrastrukturę, Przesyłową, ciepłowniczą, co nieco też gdzie gdzie obrywają różnego rodzaju ropociągi, gazociągi i tak płodą zakłady produkcyjne, płodą magazyny, życie staje się nagle w Rosji trudniejsze, a w Biełgorodzie lub Kursku pojawiają się co? ukraińskie na ulicy. schrony na Ukrainie. tak, i, ale tak. Oni mają i trochę rakiet, które zaczęli znowu produkować, tych od większych zasięgu, i drony, które mają deklaratywne zasięgi do tysiąca kilometrów. A zdarzają się przecież przerwy w dostawach energii yy, w Moskwie, wręcz nawet już został ogłoszony od połowy stycznia cały program. Planowych wyłączeń, bo są niedobory mocy w, w kraju, który ma elektrownie atomowe, ma mnóstwo paliw kopalnych, a jednak, więc nie do, jak się mówi, niedogodności wojny zaczynają w coraz większym zakresie dotykać zwykłych Rosjan. A teraz przejdźmy na płaszczyznę ekonomiczną. Na płaszczyźnie ekonomicznej rosyjski budżet to w tej chwili 58% budżetu jest przeznaczane na specjalną operację wojskową i bezpieczeństwo. No no, gospodarka społeczeństwo wojenna, społeczeństwo, chociaż, to... gospodarka tak? wojenna, chociaż nie mówi się o wojnie, czyli gospodarka operacji specjalnej chyba, tak? Trzeba by to nazywać. I jednocześnie służby specjalne muszą dbać o to, żeby społeczeństwo się nie burzyło z tego powodu. To jest raz. No, jak długo kraj może wytrzymać wydając ponad 50% na zbrojenia? Owszem w PKB się to wykazuje no bo ktoś to produkuje, ale to jest wszystko stratą bezpowrotną, bo to jest przejadane, to jest wydawane w postaci mundurów, które już nie wracają, to jest w... tracone w postaci amunicji wystrzelonej, broni, która się w końcu psuje, niszczy i wymaga, żeby była kolejna i tych samolotów to jest za 400 też... milionów dolarów, które spadają. Kolejnych samolotów, rakiet, przepalonego paliwa, przejedzonego jedzenia i tak dalej i tak dalej. Więc przy tym, co się dzieje, należy racjonalnie określić, że Rosja, zaciskając pasa i dbając o posłuszeństwo obywateli, spokojnie dwa lata jeszcze pewnie pociągnie w takim systemie wyrzeczeń i poświęceń. Z kolei, co, co Ukraina w tym czasie? Ukraina ma problem, bo brakuje jej chyba 32 miliardów dolarów do stabilizacji budżetu w skali roku. I teraz walka. Dosłownie walka demokratów o to, żeby zatwierdzone zostały pakiety pomocowe, które łączą i pomoc dla Ukrainy, i dla Izraela, i dla Tajwanu, z czego ma być 59-60 miliardów dla Ukrainy na ten rok 2024, jest sprawą bardzo istotną. Na tą chwilę zauważyć się daje poruszenie większe w krajach Unii Europejskiej, Japonii, być może również Korei Południowej, które w tym czasie kierują znaczące pakiety finansowej pomocy, przepraszam, do Ukrainy, co stanowi taki bypass, zanim się rozstrzygnięcia pojawią w Stanach Zjednoczonych. Klimat dla rozstrzygnięć jest naprawdę dosyć zmienny, ale uważam, że ogólny trend jest pozytywny dla Ukrainy, bo w ramach całego GOP, czyli amerykańskich republikanów, zdecydowany sprzeciw świadczą już tylko. Totalni y, apologeci Trumpa, czyli MAGA, natomiast racjonalna część republikanów, przykładniki Haley i nie tylko ona, mówią, że w interesie Stanów jest pomóc Ukrainie tu i teraz, żebyśmy potem my Amerykanie nie mieli jeszcze większej wojny, w której będą już ginęli nasi chłopcy, a nie tylko, że używamy Śmiesznych procent naszego budżetu obronnego do tego, żeby tą Rosję osłabić. Bo praktycznie 3% amerykańskiego budżetu obronnego pozwoliły na to, żeby połowa rosyjskiej armii poszła do ziemi na stepach Ukrainy. Bo z tych, którzy zaatakowali w lutym 2022 roku ponad 360 tysięcy żołnierzy, poziom strat tych oficjalnych, o których się na pewno mówi, już osiągnął ten pułap, łącznie z tym, co utraciły milicje donieckie, co wytracono dla zahamowania impetu ukraińskiego tych wagnerowców, gdzie większość to byli wtedy przecież pensjonariusze zakładów karnych, kadyrowcy, wszystkie inne formacje różne dziwne, to według moich statystyk to już przekroczyło 500 tysięcy, a 800 tysięcy to jest przybyć, to jest Pojawienie się nowych inwalidów, którzy nie mają co najmniej jednej kończyny. No, nie można powiedzieć, że to jest związane tylko i wyłącznie z działalnością przemysłową w Rosji i brakiem poszanowania dla BHP. W zdecydowanej większości to są ci, którzy byli uczestnikami specjalnej operacji wojskowej. Więc teraz mowa jest z kolei o innym sposobie pomostowym ratowania ukraińskiego budżetu. Bo to jest nie tylko samo utrzymanie armii, która ma walczyć, ale to jest również system utrzymania administracji państwowej, świadczeń wszystkich socjalnych, emerytalnych i tak dalej, które trzeba dla szansy utrzymania Ukraińców wypłacać tym obywatelom. Więc tu się pojawia na poważnie już traktowane i na pewno omawiane w tej chwili na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos kwestia. Skorzystania z tych zamrożonych rosyjskich kapitałów. Mowa jest w tej chwili o 100 milionach, miliardach dolarów, na które zasadzają się bardzo poważnie Amerykanie. Narodowa Rada Bezpieczeństwa USA wydała pozytywną rekomendację dla operacji przejęcia i użycia na potrzeby wojny obronnej Ukrainy tych środków. 100 miliardów. Do tego dodać 50 miliardów euro, o jakich mówi Unia Europejska dla Ukrainy. Nawet zaznaczono już, że. Nie powiedzą w jaki sposób, ale mają plan poradzenia sobie z węgierskim wetem w tym zakresie. A plus 10 miliardów dla Węgrów, kapitanie. Obojętnie jak to złocze, się, żeby nie. te 50 były dostępne. I tu jest teraz tak, nie jest do końca jasne, czy chodzi o 50 miliardów dzielonych w pulach po 12,5 przez 4 lata, czy osobne 50 miliardów, bo tutaj właśnie Komisja Europejska nie, celowo nie wypowiada się precyzyjnie. Bo być może chodzi o dodatkowy pakiet 50 miliardów na szybko. I teraz składając to wszystko, 100 miliardów, gdyby nie było ich nawet z budżetu USA, tylko z zamrożonych aktywów rosyjskich, plus te 50 miliardów z Unii Europejskiej, to jest spokojnie na 2 do 3 lat funkcjonowania Ukrainy, przy założeniu, że ma zasoby ludzkie, w tym również ludzkie, do obrony i prowadzenia tej obrony. No, i teraz jeszcze wracając w ramach tej gospodarki, do tych zasobów. Na chwilę obecną obowiązkiem mobilizacyjnym w, na Ukrainie objęci są mężczyźni powyżej 25 roku życia. Uwzględniając łapówkarstwo, które zostało, które było opisywane i które było stwierdzone i, i teraz jest piętnowane, to mają dodatkową rezerwę między 200 a 400 tysięcy ludzi, którzy się przez łaku, łapówki wykupili. Ale część z nich wyjechała oczywiście, więc ten zasób realny jest mniejszy, ale których mogłaby jeszcze armia ukraińska, po których mogłaby armia ukraińska sięgnąć. Jeśli obniżą ten próg um, obowiązku mobilizacyjnego, to 400 tysięcy, o jakich mówią dowódcy ukraińscy, że byłoby zapotrzebowanie na powołanie takiej liczby rezerwistów lub też poborowych, którzy nigdy w wojsku nie byli, jest realne do osiągnięcia, ale Podźwignięcie się po zakończeniu tej wojny z czegoś takiego przez ukraińską gospodarkę będzie trudne. Jednocześnie wyjęcie tych setek tysięcy ludzi z gospodarki ukraińskiej, nawet jak teraz ona tak mocno oberwała i jest o wiele mniejsza, bo to, że ona urosła o 5% PKB, to pamiętajmy, że baza, od której jest liczone, jest o wiele niższa, bo co najmniej 30% ukraińskiego przemysłu zostało zniszczone w toku walk. Więc baza produkcyjna tego wszystkiego i potencjał PKB jest o wiele mniejszy niż był, i urośnięcie go o 5% to nie jest to samo, co gdyby to urosło o 5% w dacie sprzed napaści rosyjskiej na Ukrainę. I teraz ponadto. Mówi się wiele, że straszy się wręcz tym, że będzie wypychanie tych Ukraińców mieszkających na zachodzie, a my jesteśmy dla nich zachodem, żeby oni wracali bronić swoją ojczy no tak, tak. tak, że są pomysły. Tak. takie. Tak. Mhm. To nie i to się po pierwsze się nie uda, bo to wymaga kompletnie innych rozwiązań. Po drugie, albo to będzie ochotnicze albo wcale, dlaczego? Bo to już mówią nawet sami ukraińscy politycy ci bardziej świadomi te pieniądze od tej diaspory ukraińskiej, które co miesiąc spływają, wspierając ich rodziny na Ukrainie, to są tak duże pieniądze, że to mogłoby wyrzucić, wywrócić ukraiński budżet, gdyby tych pieniędzy nagle zabrakło. Budżet jak budżet. Społeczeństwo ukraińskie by. Bardzo, ale to bardzo mocno to odczuło. Musiałoby szukać pomocy wtedy u państwa, a państwo nie ma w tym momencie z powodu wojny zbytnio z czego im tej pomocy dać. Więc oni lepiej, żeby powodu... przywozili pieniądze, niż się pojawili na froncie. Tak. Po, weźmy jeszcze pod uwagę jedną rzecz. W Polsce wskaźnik zatrudnienia wśród Ukraińców przebywających w Polsce, tych uchodźców ukraińskich, dla obydwu płci przekracza 72%. Więc obydwie płcie generują te przychody i podatki w Polsce i wysyłają te pieniądze na Ukrainę. W Niemczech ze względu na atrakcyjność socjalu pracuje chyba około 17% tylko Ukraińców, co powoduje, że Niemcy wprowadzają mechanizmy, które utrudnią im wygodne funkcjonowanie w Niemczech w takiej sytuacji. Będą obcinać te zasiłki, będą dawać karty zamiast gotówki w tym zakresie, będą starać się Zmniejszyć atrakcyjność niemieckiego socjalu dla wszystkich emigrantów, w tym dla uchodźców ukraińskich. Natomiast u nas to wygląda inaczej. U nas to jest zbyt duży udział w, naszym, w naszej gospodarce, tych wszystkich pracujących Ukraińców w Polsce. I z naszego punktu widzenia to byłoby też bardzo niewygodne. Dlatego nie ma mowy o tym, żeby w Polsce pojawiły się mechanizmy wypychania tych, którzy nadają się do służby wojskowej na Ukrainie z Polski. No właśnie, bardzo to wszystko ciekawe, jak wygląda ta sytuacja wokół frontu, no bo z jednej strony odniosłem takie wrażenie, że Rosja rzeczywiście ponosi ogromny koszt tej wojny. No patrzę to z perspektywy innych mocarstw, czy to USA, czy Chin, także, no bo jeżeli 58% budżetu jest poświęcane na operację specjalną, to jest to bardzo dużo, zresztą liczba tych ofiar też robi wrażenie, co prawda no, no właśnie, no z, tutaj wspomniałeś o Prigorzynie, który no, po prostu nie wiem, czy słabo wyszkolonych i chyba nawet słabo uzbrojonych ludzi z zakładów karnych wysyłał na front, no to chyba niewielu udawało Ale się. Ale oni mieli zatrzymać jako masa, w danym momencie byli do poświęcenia, mieli zatrzymać i tą robotę zrobili. No Zabicie, tak. 30, wyeliminowanie 30 tysięcy tych wojowników grupy Wagnera wymagało i czasu, i pieniędzy, środków, zasobów, i też krwi ukraińskiej. No tak, oczywiście, więc poszli na jakąś wymianę, jeżeli tutaj mówiąc terminologią szachową. Yy, ja rozumiem, że Rosja, no to tutaj traci wiele figur czy pionków na tej szachownicy, bo to jest jakaś inwestycja w przyszły globalny ład, ale koszt tego jest ogromny. No, mam wrażenie, że inne mocarstwa takiego kosztu nie ponoszą. Tutaj nawet. No, mówisz o 3% procentach wydatków wojskowych i też jest problem, żeby to przeforsować przez Kongres, a Donald Trump, no który jest tutaj faworytem. Nie, nie. 3% no, amerykańskiego budżetu obronnego, obronnego. który wynosi tam 820 miliardów dolarów. Tak. 3% tego wszystkiego użyte w dobry sposób w jednym roku, w drugim roku spowodowało degręgoladę połowy rosyjskiej. No tak, no dobrze, więc, więc nawet mniejsza kwota niż te 3%, tak? bo tutaj rzeczywiście byłem nieprecyzyjny. Mniejsza kwota teraz stanowi problem, żeby żeby trafić na Ukrainę. Węgrzy osłabiają gdzieś tam zapał tych republikańskich kongresmenów, bo nawet wysłali już tam swoich ludzi, żeby ich namawiali do tego, żeby mniejszą kwotę niż 3%, żeby być tu precyzyjnie mniejszą kwotę niż 3% przeznaczyli na Ukrainę. W Europie mamy, mamy tą blokadę. Eee, no właśnie. No i, eee, i słyszałem ostatnio Donalda Trumpa, no, który jest tym murowanym, z no, bardzo prawdopodobnym liderem tych sondaży w tym wyścigu prezydenckim, który dopiero się zaczyna tak na dobrą sprawę, że on mówi, że to już właściwie że Joe Biden doprowadził do trzeciej wojny światowej i że za chwilę grozi nam użycie broni masowego rażenia i że to wszystko spowodowała ofensywna polityka Joe Bidena. No więc 2024 rok rzeczywiście będzie bardzo ciekawy poza polami bitewnymi i na polach bitewnych. No ale teraz czas na konkluzję, i finałowe pytanie, i ostatnie słowo, które zawsze należy do, gości, do gościa cyfrowej siczy. No, y, takie dwie, trzy rzeczy, które kapitan Lisowski zauważył na polach bitewnych Ukrainy przez ostatnie prawie dwa lata. Co takiego nauczyliśmy się, jak wyciągamy wnioski, jakie wyciągamy wnioski z tej całej sytuacji? Troszkę wspomnieliśmy o tych dronach, czyli tej ewolucji pola walki, ale na co jeszcze zwróciłbyś uwagę zarówno na samych polach bitewnych, jak i wokół pól bitewnych? Po prostu dwie, trzy takie rzeczy w wielkim skrócie, no, które zwróciły Twoją największą uwagę i były taką zmianą postrzegania tego, bo tak wszyscy sobie zastanawialiśmy, zastanawialiśmy się i zadawaliśmy to sobie pytanie, jak to może wyglądać na polach bitewnych Ukrainy. No a teraz już mamy te blisko 24 miesiące doświadczeń, obserwacji, jakichś wniosków, refleksji. No i jakie to są wnioski i refleksje w przypadku kapitana Lisowskiego? Artyleria jest królem pól bitew. Jak najbardziej tak, radzi sobie zarówno z siłą żywą, jak i z pojazdami. Ale Bogiem wojny jest logistyka. Aha. Jeżeli nie ma odpowiednio rozwiniętej, skutecznej, działającej logistyki, to ten król pola walki też sobie nie poradzi. Ale tego nie To, to nie jest potwierdzenie tego, co było wcześniej, niejako, czy tu się właśnie nic nie zmieniło, tylko potwierdziło. Tak, potwierdziło, ale skala tego, ze względu na rozległość frontu, na jakim się obecnie to wszystko dzieje, powoduje, że ta ilość tej logistyki jest nawet według naliczeń czasu pokoju zbyt mała, żeby podołać takim wyzwaniom. I to oznacza, że jest konieczność istotnej współpracy z przestrzenią cywilną w tym zakresie. I tu Polska, patrząc na to wszystko, musi bardzo szybko zacząć rozmawiać z całą branżą TSL, czyli transport, spedycja i logistyka, aby móc, powiedziałbym, że Większość operacji logistycznych, w zależności jeszcze gdzie, móc przerzucić na cywilną branżę w tym zakresie, z którą musi się nauczyć współpracować, musi się nauczyć rozmawiać i muszą się obydwie one rozumieć, bo specyfika każdej z tych branż jest istotna i różniąca je. Wojskowa logistyka, a cywilna. Bardzo ważna rzecz i o tym trzeba myśleć jak najszybciej, żeby nad tym zapanować w razie tak zwanego W. Dwa. No Polska intensywnie inwestuje w obecnej w rozwój tego króla pulbitów, czyli artylerii, zarówno lufowej, jak i rakietowej. I to jest słuszne, ale co ważne, bez własnej produkcji i własnych zapasów amunicji artyleryjskiej nikt długo sobie radził nie będzie. Więc to jest bardzo mm, zerojedynkowa wskazówka. Musimy kupując systemy artyleryjskie, zadbać o to, żeby je produkować, nie tylko samą wyrzutnie lub też działo, lufę, armatę, ale przede wszystkim odpowiedni zasób amunicji do tego, żeby móc liczyć w głównej mierze na siebie, a dopiero potem na sojuszników. Rzecz kolejna trącąca o politykę i dyplomację. Skoro Rosjanie używają Takich środków walki i nie przejmują się konwencjami, a wycofali się z porozumienia rozbrojeniowego Start, Polska musi rozważyć wycofanie się z konwencji odtawskiej, zakazującej użytkowania min przeciwpiechotnych, oraz skoro nie weszliśmy do konwencji zabraniającej użytkowania amunicji kasetowej, zadbać o jej jak najszybszy rozwój w Polsce i jak największą produkcję, bo efektywność tych środków walki stosowanych, zarówno w natarciu, jak i w naszym przypadku, przede wszystkim w obronie, jest tak wielka, że Polska przy zagrożeniu od strony rosyjskiej nie może sobie pozwolić na rezygnację z tak ważnych środków walki, wyrównujących szanse pomiędzy nacierającym, którego jest więcej, a broniącym się, którego planowo przy rozmiarze docelowym naszej armii na pewno będzie mniej. Trzecia rzecz. Albo chcesz teraz skomentować na bieżąco? Nie, 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 nie. No. Chciałem podsumować, ale widzę, że jeszcze są kolejne wnioski, więc jeszcze jedno, wyczerpmy, tak. wyczerpmy wątek. Ewolucja pola walki i rola dronów spowodowała, że prze, przesył informacji, dostęp do informacji na polu walki jest odpowiednio większy. Systemy dowodzenia i drony muszą zagościć w polskiej armii na znacznie powszechniejszym poziomie. Musi to być robione i nie ma przed tym ucieczki. Jednocześnie trzeba też pamiętać o wprowadzaniu tych elementów, których dotychczas w naszej armii nie było, czyli walki radioelektronicznej na wielu płaszczyznach i zejścia do niskiego poziomu, tego wszystkiego, i o współpracy właściwej w tym zakresie z naszymi sojusznikami, na których na pewno musimy liczyć. Trzecia, czwarta rzecz. Jeden z czynników, który spowodował brak terytorialnego sukcesu ukraińskiej ofensywy, bo sukces, miarą sukcesu tej ofensywy jest tylko jedna rzecz, potężne zniszczenia rosyjskich sił, wojsk i sprzętu, jakie w toku tej ofensywy Ukraińcy dokonali, gdzie te straty, no kompletnie odwracając dotychczasowe proporcje, były większe u broniących się niż u atakujących i to kilkukrotnie. Więc nie patrząc na to, trzeba pamiętać o tym, że lotnictwo jest bardzo ważne i obrona przeciwlotnicza. Pierwotne plany rozbudowy polskich, polskich zdolności przeciwlotniczych były zbyt małe względem tego, co dało się zauważyć na Ukrainie. Ukraina miała po Rosji drugą co do liczebności i zasobów magazynowych, środków walki, obronę przeciwlotniczą w Europie. A jednak cierpi już na niedostatek rakiet i środków zwalczania, środków napadu powietrznego. Więc dla nas to jest wskazówka, że nasza obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa musi być liczna. To, co teraz mamy zakontraktowane, to są rzeczy w dużych ilościach, ale uważam, że zbyt małych. Patrząc na doświadczenia ukraińskie, ponadto musimy mieć zdolność produkcji efektorów do tego, czyli rakiet, i musimy mieć ich dużo na zapasie. I tu trzeba zdecydowane kroki podjąć w tym zakresie. Dotychczasowa polityka MON akurat tu jest jak najbardziej przykładem pozytywnym w przypadku systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Musimy w to iść, ale być może zagęścić ruchy tak, żeby tego było więcej, a szybciej. I to, I to już, i już naprawdę ostatnia konkluzja, bo będzie a, piąta konflictwo. teraz, rozumiem. Bez lotnictwa jest... Ciężko. Lotnictwo może nam dać zarówno odpowiednie rozpoznanie, jak i w danym miejscu, czasie i przestrzeni wywalczyć przewagę, która może umożliwić wyprowadzanie działań ofensywnych, ale również w defensywie to lotnictwo jest potrzebne i poziom tego, co w naszym lotnictwie musi być, jeżeli chodzi o przynajmniej wielozadaniowe samoloty bojowe, to jest około 160 samolotów. A jesteśmy na poziomie w tej chwili 48, jastrzębie F 16 i schodzących zdecydowanie migów 29. Czeka nas tutaj potężne wyzwanie w tym zakresie i ta domena wojny powietrznej musi być mocno doceniana w naszej armii i mieć odpowiednią rolę we współpracy z sojusznikami, bo to właśnie lotnictwo jest tym, co jest w stanie odwrócić losy wojny, a przynajmniej powstrzymać w takim stopniu wojska lądowe potencjalnego agresora, by operacja obronna zakończyła się sukcesem. I to była piątka Lisowskiego, tak możemy to określić. Były różne piątki w historii Polski. To była piątka, może mogłaby być to pewnie może i dziesiątka, może nawet 11, ale no ale no, zmierzaliśmy już powoli do konkluzji. Tutaj musielibyśmy troszkę zmienić formułę i y, zrobić z tego drugą część, czy drugą y, połowę, czy, y, czy kolejną, kolejną część po prostu tego odcinka, czyli jak rozumiem, artyleria i logistyka, czyli te królowe frontu i królowe wojny, szczególnie logistyka to po pierwsze, po drugie amunicja i jej produkcja, po trzecie ewolucja pola walki i między innymi drony, obrona przeciwlotnicza, no i także same lotnictwo to, to jest ta piątka kapitana Lisowskiego, jeżeli chodzi o pola bitew na Ukrainy ostatnich e, miesięcy. No w tym e, wszystkim są jeszcze łączące to systemy dowodzenia, o których była mowa i walka radioelektroniczna. To już szóstka w tym momencie, a szkoda, bo tak taka... było płynnie, nie, nie, nie to a, płynnie się przewijało w tych elementach, więc spokojnie a, czyli, już okay, Czy już tak. Czyli łącząca piątkę, wypełniająca tą piątkę e, Lisowskiego tak właśnie ten element. No dobrze, e, proszę Państwa, no nie będziemy ukrywać, że jesteśmy ciekawi e, Waszej piątki, szóstki albo jedenastki albo Waszych spostrzeżeń i komentarzy. Także dotyczącej naszej rozmowy. Czytamy to wnikliwie. Bardzo też dziękujemy wszystkim naszym wspierającym, zarówno kanał Kapitana Lisowskiego, który również znajdziecie na YouTube, jak i ja. Też dziękuję wszystkim tym, którzy zapuszczają się na cyfrową sieć i ten kanał również wspierają. Wielkie dzięki za to. Czekamy zatem na Wasze komentarze, jesteśmy ich bardzo ciekawi. No, i Państwa, bardzo dziękujemy kolejnemu gościowi, który zapuścił się na cyfrową sieć, a dzisiaj był to Kapitan Lisowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Ci Radku, za zaproszenie. I do następnego. Kłaniamy się. Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się. Wzajemnie.